Jest jeden, Tomasz Golob z takimi koszulkami. Wyszli na prezentację zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Takie koszulki mogli też kupić dzisiaj kibice. Dochód oczywiście przeznaczony na leczenie kapitana Mister Garden GKM Grudziądz. Wszyscy żużlowcy, kibice wspierają w dojściu do pełnej sprawności wielkiego polskiego żużlowca Tomasza Goloba. Przed nami pierwszy wyścig meczu Mister Garden GKM Grudziądz, Włókniarz, Witroszlify, CrossFit Częstochowa. Na torze pierwszym jest Leon Madsen, obok niego Krystian Pieszczek, kask biały to Rune Holta i w niebieskim Antonio Lindbeck. Rozpoczynamy sezon żużlowy w Grudziądzu. Poszli ładnie spod taśmy, ale świetnie Antonio Lindbeck zamknął wszystkich, mimo że był na czwartym polu startowym. Wszyscy tutaj stęsknieni i naprawdę bardzo tęsknili za Speedwayem. Mecz w poprzedniej kolejce oczywiście się nie odbył przez fatalne opady deszczu, a teraz już jest ładna pogoda. Tor tak tradycyjnie jak to w Grudziądzu, suchy, chociaż był oczywiście polewany. No i proszę zobaczyć, to jest świetny handicap dla Antonio Lindbecka, który prowadzi w tym biegu, ale siedził na kole Leon Madsen. To jest transfer z Tarnowa. Zawodnik bardzo doświadczony, który wspiera teraz Beniaminka z Częstochowy. Później długa, długa przerwa i wreszcie Krystian Pieszczek. To z kolei transfer z Zielonej Góry do Grudziądza i stawkę zamyka Rune Holta. Rune Holta, który został kapitanem klubu z Częstochowy. Przed meczem wymieniał się proporczykiem z Krzysztofem Buczkowskim. Krzysztof Buczkowski w roli kapitana zastąpił Tomasza Goloba. A więc Antonio Lindbeck, na drugim Leon Madsen, dalej Krystian Pieszczek i oczywiście Rune Holta. To wyniki pierwszego biegu. Przed nami wyścig juniorów, to jest wyścig drugi. Mateusz Rujner pod taśmą, dalej zawodnik częstochowy Oskar Polis, Kamil Wieczorek i Michał Gruchalski. Poszli zawodnicy młodzieżowi, jak wiadomo, w jednej i drugiej drużynie no nie są to tuzy ścigania, ale tutaj bardzo ambitnie, świetnie pojechał Kamil Wieczorek. On wyszedł na prowadzenie, ale siedzi mu na kole Oskar Polis. Dwaj najlepsi juniorzy z jednej i drugiej drużyny, chociaż także włączył się do rywalizacji Mateusz Rujner. Stawkę zamyka Michał Gruchalski. No i zobaczymy, jak tutaj w wyścigu juniorskim to wszystko się ułoży. Twardy tor w Grudziądzu, tor suchy. Oczywiście to już tradycyjnie taka cała za zawodnikami sypie się bardzo dużo kurzu, tumany kurzu wręcz. Ale myślę, że po jakichś dwóch, trzech, może jeszcze czterech biegach na pewno będzie polewanie toru. Kamil Wieczorek jako pierwszy, za nim wjedzie Oskar Polis. Tak to się to kończy. A więc Grudziądz, Częstochowa, Grudziądz i Częstochowa, a więc 4-2 po raz drugi. Przed nami wyścig trzeci, Okoniewski, Ułamek, Buczkowski, Jonsson. Tak wygląda stawka tego wyścigu. 8-4 prowadzą zawodnicy gospodarzy. Ależ równy start, ale świetnie wyszły teraz Lwy z Częstochowy. Kapitalna jazda Sebastiana Łamka. On jest pierwszy. No chyba tego się nikt nie spodziewał. Stawkę zamyka Andreas Jonsson. Między dwoma częstochowianami jadą zawodnicy z Grudziądza. Krzysztof Buczkowski, kapitan GKM Grudziądz, a za nim jedzie Rafał Okoniewski. Stawka cały czas jest wyrównana. Sebastian Ułamek to jest zawodnik, który no, zmierzył niemal całą Polskę, by wrócić jeszcze przed poprzednim sezonem do Częstochowy, do swojego macierzystego klubu. Andreas Jonsson, który od pierwszy raz od 10 lat nie pojechał w Grand Prix wczoraj, a więc w sobotę Grand Prix w Kryszkowie, które wygrał Martin Waculik. No i jak rozmawiałem z Andreasem Jonssonem, to dziwna sytuacja, kiedy on musiał zawody na najwyższym szczeblu oglądać w telewizji, ale po prostu wypadł ze stawki najlepszych. I widać, że ta forma też nie jest teraz dobra, bo to on jest ostatnim zawodnikiem rywalizacji, a więc Ułamek na drugim miejscu, Buczkowski, potem Okoniewski i wreszcie Andreas Jonsson. Przed nami powtórzony bieg czwarty, a więc Matej Żagar, Mateusz
Rujner, Michał Gruchalski i Artiom Łaguta. Ostrzeżenie ma Mateusz Rujner. No i to jest taki dobry start jak w poprzednim. Tak, tak, to jest wyjście na 5-1 zawodników z Grudziądza. Świetnie Artiom Łaguta, jak mówił, świetnie przygotował swój sprzęt do tego sezonu. Rywalizacja, ale też taka braterska pomoc z Grigoriem Łagutą, który od początku sezonu jest w wybornej formie. Zwycięzca Memoriału Edwarda Jancarza, no naprawdę wielki lider Rowu Rybnik, a jego brat z kolei prowadzi do zwycięstwa GKM Grudziądz. Za jego plecami jest, już ustawił się Mateusz Rujner. Potem jest Matej Żagar, no to jest oczywiście wielki transfer częstochowy z Gorzowa, a stawkę zamyka Michał Gruchalski. Ciekawe, co, jak w barwach Częstochowy będzie prezentował się Matej Żagar. No nie zwykliśmy widzieć go tak daleko, a to są rzeczywiście sporo odległości. Pewnie świetny zawodnik ze Słowenii poradzi sobie ze sprzętem, a więc 5-1 w wyścigu czwartym. Przed nami wyścig piąty, w poprzednim czwartym 5-1 dla gospodarza, więc wynik jest 16-8. Krzysztof Buczkowski, kask niebieski, w żółtym Leon Madsen, czerwony to Rafał Okoniewski i w białym Rune Holta. Zobaczymy, czy zawodnicy z miasta, z Podjasnej Góry są w stanie tutaj zniwelować trochę te straty. Świetne wyjście Buczkowskiego, ależ piorunujący start kapitana Mr. Garden GKM Grudziądz, oczywiście kapitana pod nieobecność Tomasza Goloba, wychowanek GKM-u Grudziądz, tutaj uwielbiany przez miejscowych kibiców, no pokazuje niesamowitą prędkość, ależ wystartował, ale siedzi mu na kole Leon Madsen. Pozyskany zawodnik przez Częstochowę z Tarnowa tutaj próbuje rzeczywiście zagrozić Buczkowskiemu. Teraz starał się pójść po zewnętrznej Leon Madsen. Dobra jazda Duńczyka, chociaż Buczkowski kontroluje wszystko to, co się dzieje. I teraz, ale świetnie Madsen po wewnętrznej, bardzo blisko krawężnika, minął Buczkowskiego. No, kapitalna szarża Duńczyka, bardzo doświadczonego. No i teraz to się wszystko układa na 3-3. Stawkę zamyka Rafał Okoniewski, natomiast, przepraszam, na 4-2, tak. Łaguta, Andras Jonsson i Kamil Wieczorek. 18-12, tak wygląda stan rywalizacji na stadionie bardzo kameralnym, tutaj miejskim w Grudziądzu. Proszę zobaczyć, jak Rafał Okoniewski poradził sobie z całą stawką, ale świetnie teraz też jedzie Sebastian Ułamek. Przepraszam, to jest oczywiście Artiom Łaguta na pierwszym miejscu, zanim ustawił się Andras Jonsson. No ciekawi jesteśmy, czy Jonsson będzie tak szybki w tym sezonie, jak był w swoich najlepszych sezonach, kiedy jeszcze zdobywał medale Grand Prix. Wygląda na to, że nie jest źle, ale jeszcze nie jest aż tak piorunująco szybki, jak chociażby prowadzący w tym wyścigu Artiom Łaguta. Sebastian Ułamek, pozycja numer 3, a stawkę zamyka junior klubu z Grudziądza Kamil Wieczorek. Nie ma tutaj jakiejś pasjonującej mijanki, nie ma tutaj takich typowych dla żużla oczywiście, gdzie kibice bardzo by chcieli mijanek, rywalizacji. To jest wszystko ułożone 1, 2, 3, 4 i tak też się to kończy, a więc Łaguta za nim, Jonsson, potem Ułamek i Wieczorek na końcu. Przed nami wyścig siódmy, 21-15. Kask czerwony Pieszczek, żółty to Żagar, w niebieskim idzie Lindbeck i w białym Oskar Polis junior z Częstochowy. Dobre wyjście ze startu Oskara Polisa, co tam się dzieje? Bardzo ciasno na pierwszym łuku. Wychodzi Krystian Pieszczek na pierwszą pozycję, ależ teraz juniorzy jednej i drugiej drużyny pokazują, jak naprawdę, na czym polega speedway dla bardzo doświadczonych zawodników, bo oto trzeci dopiero jest Antonio Lindbeck, a stawkę zamyka Matej Żagar. Kompletnie bez formy jest Matej Żagar. To było przejście z Gorzowa do Częstochowy.
No i to, co dzisiaj pokazuje bardzo doświadczony przecież uczestnik Grand Prix, naprawdę woła o pomstę do nieba. A pierwszy jest Krystian Pieszczek, kapitalny zawodnik, jeśli chodzi o takie możliwości. Też to był transfer z Zielonej Góry, taki trochę nieoczekiwany. On przyszedł do Grudziądza, ale wiedział, po co przychodzi. Wiedzieli działacze, po co go sprowadzają, bo proszę zobaczyć, jak on jedzie, jak on pięknie prowadzi motocykl, jak on pięknie zdobywa 3 punkty dla swojej drużyny. A więc Pieszczek na drugim miejscu, Polis dalej, Lindbeck i stawkę zamknął Matej Żagar. Przed nami wyścig 8, 25 do 17 po 7 gonitwach. Kask czerwony Artem Łaguta, biały Rune Holta, w niebieskim Mateusz Rujner i w żółtym Leon Madsen, zawodnik z Częstochowy. Zobaczymy, jak teraz wyjdzie to ściganie zawodnikom jednej i drugiej drużyny. Madsen dobry na starcie, czy po zewnętrznej przejdzie przez Łagutę? Nie, Artem Łaguta to jest król tutaj tego toru, pod nieobecność Tomasza Goloba. Rzeczywiście Artiom zna każdą ścieżkę, świetnie wie, jak jechać, którędy, by rywal go nie minął, ale ambitnie walczy Leon Madsen. To mu trzeba przyznać. W białym kasku Rune Holta jest na trzeciej pozycji. Sporo odległości między prowadzącą dwójką a zawodnikami numer 3 i 4. Stawkę zamyka junior Mateusz Rujner, oczywiście miejscowy zawodnik, a teraz kapitalnie Artem Łaguta odparł atak Leona Madsena. Dobry pojedynek między dwoma pierwszymi zawodnikami. Obejrzał się teraz za siebie Artem Łaguta, Rosjanin, który tutaj jest no, prawdziwym liderem. On i Krzysztof Buczkowski, no także oczywiście Antonio Lindbeck. Oni muszą godnie zastąpić Tomasza Goloba, ale proszę, co zrobił teraz? Niesamowita szarża, ależ to było piękne w wykonaniu Leona Madsena, który na ostatnim wirażu minął Artioma Łagutę. Przed nami wyścig 9, w tym poprzednim 8. Bardzo ładna walka do ostatniej chwili. 2 do 4 dla gości i stan meczu jest 27 do 21. Kask biały Andras Jonsson, w niebieskim jedzie Antonio Lindbeck, żółty to Sebastian Ułamek i w czerwonym Krystian Pieszczek. Bardzo ciekawa obsada tego 9 wyścigu, jeśli chodzi o mecz Mr. Gabryn, GKM Grudziądz, Włókna Częstochowa. Wyszli zawodnicy z jednej, drugiej drużyny. Pieszczek, 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 czy bardziej Jonsson? Pieszczek, ależ kapitalnie poniosło nowego zawodnika GKM-u Grudziądz, który przecież był zawodnikiem Wybrzeża Gdańsk, później jeździł w Falubasie Zielona Góra, a teraz zakotwiczył tutaj w Grudziądzu. No i widzimy, że to dobre dla niego miejsce, jeśli chodzi o jego rozwój sportowej kariery. Od początku Pieszczek, ale Andras Jonsson też pokazuje, że on jeszcze nie kończy różowej kariery, że to, że wypadł z Grand Prix, to jedno, ale to, że zmienił klub z Rybnika na Częstochowę, to drugie i temu właśnie klubowi chce teraz bardzo, bardzo pomóc. Lindbeck. Lindbeck siedzi na kole swojemu rodakowi, a więc Jonssonowi stawkę zamyka Sebastian Ułamek. Antonio Lindbeck próbuje napędzić się tam po zewnętrznej. Lindbeck jeszcze teraz szuka prędkości, tak w stylu Tomasza Goloba. Gdzieś tam po zewnętrznej, czy to się uda? Nie. A więc widzimy, że Pieszczek, dalej Jonsson, Ułamek, przepraszam, Lindbeck i Ułamek na końcu. Wyścig 10, tutaj Oskar Polis, kask biały, to jest zastępca za Gruchalskiego, dalej Okoniewski, Żagar i Buczkowski. Poszli, ależ kapitalny start miejscowych zawodników. No świetnie teraz w duecie ustawili się po pierwszym wirażu, chociaż jeszcze naciska ich Oskar Polis, ale to chyba nie ma znaczenia. Także Matej Żagar próbujący włączyć się do rywalizacji. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zaskoczony słabą postawą Mateja Żagara. On nic nie jedzie w tym meczu, a to przecież niedawny uczestnik jeszcze Grand Prix. To był czołowy zawodnik naszej Ekstraligi w barwach Stali Gorzów, a ten transfer do Częstochowy, przynajmniej na tę chwilę, tak jak widać to w tym meczu
Nie wyszedł mu na dobre oczywiście, no musi odrobić jeszcze zaległości. Trzeba pomyśleć o silnikach, pokombinować, poprzestawiać, bo takiego Mateja Żagara, tak słabego, to my naprawdę nie pamiętamy. Rafał Koniewski, jego doświadczenie, ależ go niesie, ależ to jest naprawdę zawodnik jak wino. Im starszy, tym lepszy. Krzysztof Buczkowski za nim, świetna jazda duetem, parą i to jest 5-1 dla gospodarzy tego meczu. Bieg 11, a tutaj Lindbeck, Holta, Łaguta i Ułamek. 36-24. Coraz wyższe prowadzenie GKM-u Grudziądz, który jest hegemonem tutaj na swoim torze. Zobaczymy, czy Holta i Ułamek są w stanie Lwy jeszcze przywrócić do jakiejkolwiek rywalizacji. No ale piorunujące wyjście spod taśmy duetu GKM Grudziądz. No kapitalnie zrobili to. Tak, Artem Łaguta, jak i Antonio Lindbeck. W zasadzie tylko tłem są teraz, chociaż może nie do końca, jeśli chodzi o Runę Holtę, bo on siedzi na kole Lindbeckowi. On próbuje włączyć się do rywalizacji. Kompletnie nie układa się z kolei ten wyścig dla Sebastiana Ułamka, bardzo doświadczonego zawodnika, który w Częstochowie się wychował, potem zwiedził kilka polskich klubów. I do tej Częstochowy jakiś czas temu wrócił, ale to nie ma teraz znaczenia. Znaczenie ma to, że Artem Łaguta jest pierwszy, Antonio Lindbeck jest drugi, a więc to jest znowu wyścig na 5-1 dla Mr. Garden GKM Grudziądz. Rune Holta nie pokazuje takiej klasy, z jakiej pamiętamy go z najlepszych lat i czasów, kiedy to jeszcze jeździł w barwach reprezentacji Polski. 5-1 i takie wyraźne z wykrzyknikiem dla GKM-u Grudziądz. Tak wygląda wynik po 11 wyścigach. Oskar Polis, dalej Kamil Wieczorek, Leon Madsen i Rafał Okoniewski. To, ale ten start jest przerwany. O Jezu, jeszcze jakiś upadek. Coś też tam się stało, zupełnie nie wiadomo po co. Przed nami powtórzony wyścig, 12. Oskar Polis i Kamil Wieczorek dostali po ostrzeżeniu. Oczywiście Leon Master i Rafał Okoniewski uzupełniają stawkę. No i wychodzi Rafał Okoniewski, ależ jego doświadczenie tutaj piorunujące, naprawdę kapitalne wyjście doświadczonego, popularnego konia, bardzo lubianego tutaj w Grudziądzu, zresztą i nie tylko, wychowanka klubu z Gorzowa. Okoniewski jest pierwszy, a pasjonująca walka toczy się o drugą, trzecią pozycję, no tyle, że może nie aż tak pasjonująca, bo przecież jadą tam na niej zawodnicy z Częstochowy. Oni ustawili się parą i tak naprawdę między sobą rozstrzygną. Już teraz w zasadzie to się rozstrzygnęło, że Leon Madsen jest na pozycji numer 2. Na trójce jest Polis, a stawkę zamyka Kamil Wieczorek, a więc wszystko jest tutaj, dzieje się na wyniku 3-3. Tak też pewnie zakończy się ten wyścig i będziemy mieli 44-28. A więc to już jest pewne zwycięstwo klubu z Grudziądza w meczu, no ważnym dla siebie, bo takie otwarcie sezonu, a więc ważne, ważne punkty dla gospodarzy tego meczu. Już wiemy, że dwa meczowe punkty pozostają w Grudziądzu. GKM już to spotkanie wygrał, ale przed nami trzy pasjonujące wyścigi. Bieg numer 13. Buczkowski, Jonsson, Pieszczek i Leon Madsen za Mateja Żagara. Zobaczymy, jak będzie wyglądała rywalizacja w tym wyścigu, bo to może być naprawdę fajne ściganie. Madsen szuka prędkości po zewnętrznej i proszę, 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 Leon Madsen, ależ kapitalna jazda Duńczyka. Wyprzedza Krystiana Pieszka, chociaż cały czas wszystko jest na styku. Prowadzi Krzysztof Buczkowski. Ładne ściganie, dobry wyścig Madsen za Mateja Żagara. Nie rozumiem, nie potrafię Państwu powiedzieć, co dzieje się z Matejem Żagarem, co dzieje się z jego formą, co dzieje się z jego motocyklami. To nie jest ten Matej Żagar, którego pamiętamy jeszcze choćby sprzed sezonu. Ale to nieważne, to jest
jego problem, jego zmartwienie, niech on sobie to wszystko poukłada. My tymczasem obserwujemy świetną jazdę na czele Krzysztof Buczkowski, kapitan pod nieobecność Tomasza Goloba, kapitan GKM-u Grudziądz, za jego plecami Krzystian Pieszczek, świetny transfer, naprawdę kapitalne pociągnięcie działaczy z Grudziądza, że ściągnęli tego bardzo, bardzo zdolnego juniora do właśnie Grudziądza z Zielonej Góry. Potem długo, długo Nick, no i wreszcie Jonsson i Madsen, a więc 5-1 dla gospodarzy. 20 punktów różnicy na korzyść gospodarzy przed biegami nominowanymi, a w 14 każdy żółty Holta, czerwony Okoniewski, biały to Jonsson, niebieski Buczkowski i Krzysztof Buczkowski, ależ tam wyrzuciło, ależ tam wyniosło Buczkowskiego, ależ to jest upadek, a więc przerywamy bieg numer 14. 20 punktów przewagi gospodarzy, powtórzony bieg 14 po tym, co wydarzyło się na pierwszym łuku w czteroosobowym składzie, więc Holta, Okoniewski, Jonsson i Buczkowski. I zobaczymy, czy częstochowianie są w stanie chociaż nieco zniwelować stratę, bo to, że GKM Grudziądz wygrał, to już jest po prostu pewne. No ale ładne wyjście, ładne, ładne, bardzo ładne Buczkowskiego. On by upadł w tym wyścigu z Jonssonem, ale i jeden, i drugi się na szczęście dzięki Panu Bogu Najwyższemu pozbierali i mogą jechać. No i Buczkowski pokazuje wielką formę, jak na kapitana, który zastępuje Tomasza Goloba, przystało. Naprawdę wiezie tą swoją drużynę Mr. Garden GKM Grudziądz do pewnego zwycięstwa i sukcesu w meczu z drużyną spod Jasnej Góry. Na kole siedzi mu jeszcze teraz Andreas Jonsson. Jonsson, który przecież przyszedł z Rybnika. Jonsson, który nie powiedział ostatniego słowa, jak nam opowiadał. Po raz pierwszy od 10 lat oglądał Grand Prix telewizji. To było dla niego bardzo dziwne uczucie, że nie był uczestnikiem Grand Prix, a po prostu widzem sprzed telewizora. Ale mówi, no takie jest życie. Może jeszcze do tego cyklu wielkiego, wspaniałego Grand Prix wrócę. Na trzecim miejscu jest Rune Holta. Stawkę zamyka Okoniewski, który do tej pory dobrze spisywał się, no ale akurat nie w tym biegu. 3-3 w wyścigu 14. Wyścig 15 przed nami. Łaguta, Madsen, Pieszczek i Ułamek. Dodajmy jeszcze tylko, że zwycięzca poprzedniego wyścigu, a więc Krzysztof Buczkowski obchodził dzisiaj 31 urodziny. Proszę zobaczyć, bardzo ładnie Pieszczek, który no, też sprawia wiele radości swoją bardzo jazdą, taką bezkompromisową tutaj miejscowym kibicom. Wyprzedził na dystansie Madsena. Madsen, absolutnie najlepszy zawodnik drużyny z Częstochowy, jeśli ktokolwiek miałby jakieś nadzieje, nie wiem, chce oprzeć swoje nadzieje na tym, że Częstochowa się utrzyma, to myślę, że właśnie na barkach Lona Madsena ten ciężar będzie niestety musiał spoczywać. Ułamek jest trzeci, doświadczony zawodnik rodem z Częstochowy. Niewiele dzisiaj pokazuje i też widać tutaj, że nie ma prędkości, bo te odległości są spore, a stawkę zamyka Artem Łaguta, co jest niespodzianką, bo Łaguta początek tych zawodów miał bardzo dobry, ale też przy tym wyniku 52-32 też na pewno motywacja zawodnikowi spada, bo to są pewne dwa punkty, które zostają tutaj w mieście w Grudziądzu i to jest pewne zwycięstwo, świetne zwycięstwo właśnie Pieszczka. Na drugim miejscu przyjechał Madsen, na trzecim Łaguta, a stawkę zamknął właśnie Łaguta, a Ułamek był trzeci. Bardzo udane otwarcie sezonu w Grudziądzu, oczywiście dla gospodarzy. Jechali dla Tomasza Goloba i naprawdę pojechali bardzo godnie i pewnie. Mr. Garden GKM Grudziądz wygrał z Łukaszem Częstochowa 55-35.